Cześć, ja się nazywam Alicja i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam dom Blorka, czyli stajnię, w której mieszka, stajnię ojcowiznę. Jesteśmy dokładnie przy wejściu, przy bramie, także już wam pokazuję, jak to tutaj u nas wygląda. To wszystko, co widzicie tutaj po prawej stronie, to są padoki. W tej chwili ten padok leśny i kolejny też z drzewami są nieużywane. Czekają na wiosenny czas, aż trochę tutaj trawy urośnie. A po lewej stronie jest łąka i z tej łąki właściciele robią siano, jak już trawka trochę podrośnie. No i jesteśmy przy pierwszym zajętym padoku, na którym oczywiście czeka już Blorek na mnie. Bardzo się zestresował, dlaczego, czy może nie zestresował, ale był zdziwiony to, co ja tam poszłam i czekał na mnie. Tak? Dzielny koń. No i tu sobie stoją na tym pierwszym padoczku Blorki i Blorek jego koledzy. Cztery konie łącznie na ten moment. Takie męskie stado, kawalerskie. Tak, Blorciu? Blorka zwykle można znaleźć o tutaj, gdzie jest siano, ale w związku z tym, że musiał spojrzeć, gdzie ja poszłam, no to wyszedł sobie z tego sianka. To jest najlepszy kumpel Blorka, Brysio. Brysiek, kumplem jesteś najlepszym, nie rób tak. Nie, bo oni ogólnie to są na pary podzieleni, tam są te dwa pozostałe konie. A tutaj właśnie Brysiek z Blorciem. No i teraz odtąd wszystkie padoki już są względnie zajęte. Także idziemy powoli dalej. No i powoli dochodzimy już do serca ośrodka. Tutaj na tym najbliższym padoku jest duże stado, czyli głównie kobyły, kucyki i jeden duży wałach, który się zachowuje dobrze. A reszta chłopców dostała eksmisję z dużego stada. No ale bardzo dobrze. Bo co się mają zdenerwować nawzajem. No i teraz tak, tutaj po prawej są domki na wynajem. Często są jakieś szkolenia, no to wtedy uczestnicy szkoleń mogą je wynajmować. Ale można też, z tego co wiem, normalnie to sobie przyjechać i taki domek, nie wiem, na weekend, na tydzień wynająć. No i ten duży budynek tutaj, to jest hala połączona z restauracją. Tam sobie spróbujemy zaraz wejść. To taki mały parking domkowy. No i dochodzimy do dużego parkingu. Tam ta biała przyczepa, którą widzicie, to jest moja przyczepa. Mogę się pochwalić. Tutaj z lewej strony między drzewami jest takie miejsce rekreacyjne. Jest miejsce na ognisko. Jest taki prostokąt wyłożony takimi bardziej miękkimi matami tam dalej. Także tak to wygląda. A tutaj duży parking. I tam dalej są stajnie. Tam za chwilę pójdziemy, ale może spróbuję najpierw do restauracji wejść. Tak się prezentuje wejście. Może będzie zamknięte, ale zaraz się okaże. Otwarte. Tak to wygląda. Tu jest recepcja. No i restauracja jest w piątek, godzina 14, także w tym momencie świeci pustkami. Tam sobie staw, czyli co obsługa, coś tam sprząta.
tak to wygląda. Są dwie sale restauracyjne i jest bezpośrednie wejście na halę tędy. A tak wygląda hala. Hala ma wymiary takiego troszkę powiększonego czworoboku pełnowymiarowego, czyli 20 na 60, tu jest chyba 24 na 60 parę. Coś takiego. Możemy tu sobie wejść, póki jest pusto. Hala jest bardzo jasna. To jest naprawdę fajna właściwość. Tak to wygląda. Tutaj właśnie przyszliśmy przez restaurację. Tu są ławeczki na tej trybunie małej. Także można sobie przyjemnie spędzić czas na hali, obserwując jazdy. Z hali jest kilka wyjść. Tak jak widzicie, tam to szczytowe. I dwa tutaj, dwoje drzwi na taki korytarz między stajniami. No właśnie. I to są dwie stajnie. Ta pierwsza to jest stajnia rekreacyjna. One są bliźniaczo zbudowane. Ta pensjonatowa jest troszeczkę, ma troszkę więcej pomieszczeń gospodarczych. Ok, do stajni za chwilę. Tu wam jeszcze pokażę, co się kryje na zewnątrz. Tu są boksy angielskie, połączone z takim budynkiem gospodarczym. Tutaj magazyn pasz, magazyn maszyn w tym budynku. I tu jest droga na padoki, bo tam tą drogą kostkową to się dojeżdża samochodami, tam nie ma wejść. Natomiast tu jest z drugiej strony taki korytarz już ziemisty, gdzie wychodzą konie tym korytarzem. Dobra, a w drugą stronę, jak pójdziemy, to dojdziemy do placu zewnętrznego, który wam zaraz pokażę. Plac jest troszkę większy niż hala. Pewnie będzie miał jakieś 70 na 30, coś takiego. Nie ogromny, ale wystarczający. Szczególnie na tą ilość koni, bo tutaj nie jest jakiś wielki ten pensjonat. Koni w tej chwili jest może około 25, może nawet nie. Także to jest plac zewnętrzny. Jak widać, pustki. O piątek, o 14, jedna osoba w stajni. No i tak to wygląda. Tutaj są też ławeczki. W lato wystawiają ich trochę więcej pod tym małym daszkiem. No a tam czasami wyjeżdżamy w teren na zewnątrz. Także taki placyk. A tutaj zaraz na tyłach stajni jest tak. Tutaj jest myjka zewnętrzna. Podejdziemy bliżej, to zobaczycie. Jest taki krótki, nieduży koniowiąz. I tutaj idą szlaufy, one teraz są porozwieszane bardziej do nawadniania placu, ale można je sobie też przyciągnąć. O, i tutaj z tej myjki korzystać. To jest myjka zewnętrzna. Zaraz obok jest lążownik. Tutaj to jest takie miejsce, za którym Blor nie przypada. Tutaj jest takie zagłębienie pomiędzy stajniami. Tu można sobie podjechać z jakimiś paszami, jak chcemy dowieźć. Tu właśnie jakiś koń się będzie pakował. Także takie spokojniejsze, fajna, spokojniejsza przestrzeń, żeby się łatwiej wypakować z różnymi rzeczami. No i lążownik. Bardzo fajnym sufitem. Tak to wygląda. Tutaj Blorek nie przypada ani za tym lążownikiem. On się trochę tej karuzeli boi, bo tu jak widzicie jest karuzela. Mało, rzadko używana jakoś w tej chwili. Chyba nie ma zbyt wielu koni, które korzystają z tej karuzeli. Także karuzela. Tam za tą kupką piachu jest wyjazd drugi, że można w teren pojechać. Jest taka mała bramka. No a tutaj park maszyn. Różne rzeczy jeszcze. No i wyszliśmy sobie, zrobiliśmy kółko. Także jest przestrzeń, jest duża, w sensie jest tak przyjemnie, bo nie jest naćkane.
tych budynków blisko siebie, a z drugiej strony nie jest też tragicznie daleko, nie wiem, ze stajni na lążownik, ze stajni na halę, ze stajni na padok. No na padok, żeby konia, szczególnie po Blorka tam na koniec, to jest trochę spacer, ale to nawet dobrze, lepiej. Niech konie mają szansę rozprostować nóżki. Także tak, o, moja przyczepka tutaj ta została samiutka. Wchodzimy do stajni pensjonatowej. Na wejście mamy dużą mikę z ciepłą wodą. Tam jest terma na górze. Także to jest coś, czego ja bardzo dużo korzystam. No i konie, większość koni na padoku. Jeden tutaj rekonwalescent został. I już Wam pokazuję, gdzie stoi Bloreczek. Świeżo wszystko posłane. A Bloreczek stoi tu. I u Bloreczka właśnie trwają roboty od pajęczyna wiające, czyli jest podnośnik i tutaj zdejmowali pajęczyny i widzę, jak jest piękne posprzątane, bo żadnych pajęczyn nie ma. Bloreczek ma w boksie, co ma Bloreczek w boksie? Lizaweczkę standardowo. Ma piękny drapaczek od drapaki szuruburu. Muszę jeszcze wyprosić o tabliczkę z imieniem, się bałam, że ją zeżrę, ale chyba już ostatecznie przekonał się, że to nie jest jadalne. Sianko już jest. Ale jeszcze jest nieposłane. O, widzicie, Blorek ma poza tym, że tu będzie jeszcze słomo, oczywiście to ma maty gumowe, bo trochę na początku biegał po boksie i podbijał się i ścierał sobie kopytka, także ma te maty dlatego. Dobra. Tutaj zaraz obok naszego boksu jest solarium, na którym akurat stoi taczka, ale to nie problem, można ją sobie wyjąć. A tu mamy siodlarnię. W siodlarni jest zamysł taki, żeby dla każdego była szafa. Jakby nie ma tutaj miejsca na paki w samej siodlarni. Paki stoją, jeżeli ktoś ma jeszcze poza szafami pakę, to stoją tam na tyłach stajni. Także jest duża siodlarnia z... Żebym nie skłamała, chyba tu jest ogrzewanie podłogowe, ale nie jestem pewna. Ale na pewno ogrzewana. Tutaj mamy taki stoliczek sobie. Jest miejsce do mycia, wędzideł. Także no taka szafa to jest duże ułatwienie w życiu stajennym. Zamiast takich metalowych pak. Dzięki temu ta siodlarnia jest zawsze taka ładna, czysta. Znaczy jak oczywiście dbam o czystość, ale ogólnie jest ładnie i czysto. Także fajnie to wygląda. No i co, tu z drugiej strony jeszcze niedokończone, znaczy stoją dwa boksy, ale tu teoretycznie jest miejsce jeszcze na, nie wiem, 10 boksów, ale w tej chwili tutaj głównie pasza, jakieś tam maszyny, właśnie paki, które niektórzy jeszcze sobie trzymają. No i tutaj obok tego jest jedna z paszarni, akurat ta, w której my mamy, przecież ja mam swoje rzeczy. To paszarnie widzieliście ostatnio na vlogu, to są Blorkowe. Tam jeszcze jeden koń i jeszcze jeden koń. Jest jeszcze druga poszarnia, ale jej Wam nie będę pokazywać, bo to nie moja poszarnia. Także tak to wygląda. Także ośrodek jest taki w miarę kameralny, bo no to nie jest moloch na 100 koni, a z drugiej strony jest naprawdę przyjemnie. Naprawdę ładnie, czysto, konie mają super opiekę. No ja tutaj znam właścicieli, także gdzieś tam mam ogromne zaufanie do nich. Wiem, że Blorek jest zaopiekowany, jak mnie nie ma. I to jest dla mnie najważniejsze. Taki szybki tur za nami. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że wszystko, co mogłam tutaj pokazać, co jest ciekawego, to pokazałam. Ja się zabieram za pracę z Blorkiem, a z Wami się żegnam. Wpadajcie na Instagrama, odwiedzajcie inne filmiki i trzymajcie się. Na razie, pa!